Przypominam sobie Stooge, kiedy grał w Parku Skarbów i miał bardzo długie złote loki, które tak spływały w dół. On był bardzo rock'n'rollowy. Był bardzo intensywnym i poważnym rock'n'rollowym typem i chciał być gwiazdą rocka. Pomyślałem sobie wtedy, ten koleś jest całkiem imponujący. Zaprosili mnie, żebym przyszedł i pograł na gitarze pewnego niedzielnego wieczoru. Tylko wykonam to uderzenie. Czułem się zdecydowanie podekscytowany, mając być w to włączonym. Ponieważ to był taki raczkujący projekt, ale naprawdę czułem, że to całkiem inny świat się otwiera dla niego. To otworzy w pewien sposób jakąś nową drogę. Przyszedł do nas, żeby zagrać parę rzeczy i po kilku filiżankach herbaty późno w nocy pomyślałem sobie, ten człowiek jest niesamowity, naprawdę go uwielbiam. Ciągle to powtarzam na wiele sposobów, a on mi mówi, zamknij się. Nie znam zbyt wielu gitarzystów, którzy byliby lepsi od niego i naprawdę uważam, że jest on jednym z najlepszych gitarzystów na świecie. Kiedy widzi się go w studio, kiedy widzi się go piszącego, kiedy widzi się go na scenie, można dostrzec, jak bardzo stara się o jakość dźwięku na swoim sprzęcie. Myślę, że wyglądam teraz jak rockowy gitarzysta. Ładnie. Mieszkamy w Rustington, które leży w okolicy Littlehampton, w rejonie Arun, położonym na południowym wybrzeżu Anglii, a to jest w Europie. Nie jest to znane miejsce. Kiedy ludzie pytają nas, skąd jesteście, mówimy, że z Londynu, bo w ten sposób jest łatwiej. When people ask us where we come from, we say London, because it's easier that way. So this is the English. To jest kanał angielski. To są jakieś kruki. Tam w oddali jest wyspa Wight. Jest śliczna plaża. Uważaj, koleś, jedź ostrożnie. Często można na niej zobaczyć Stooge wyprowadzającego swojego psa albo biegającego Stu Smitha. Różowe wino mamy w piwnicy Stooge. Pomiędzy nami jest prawdziwa przyjaźń i powiedzieliśmy sobie już to tak wiele razy. I myśleliśmy, czy nie oszukujemy siebie, czy nie jest to takie miłe kłamstwo, czy tak jest naprawdę, czy to jest autentyczne. A ja myślę, że potwierdza to chociażby ten czas, który spędzamy ze sobą poza graniem w zespole. Żadnych strat w ludziach, tak? Witajcie w wytwórni płytowej Furious Records i Fierce Distribution. Dom Delirious. Muszę podjechać prosto, przed kamerę. Halo? Dzień dobry, tu John przy drzwiach. Witaj, wejdź. Tajna broń. Oto jesteśmy w biurach Furious. To jest miejsce naszego działania. Tu dzieją się różne rzeczy. Wielka chęć do robienia muzyki. Sama muzyka jest tym czymś, co nas sprawdza i powodem, dla którego tu jesteśmy. A interesy to poboczna sprawa. I musimy to ustawić od samego początku i zdecydować, jak sobie z tym radzić, jak najlepiej zadbać o interes. To jest kryjówka chłopaków i możemy tu znaleźć pana Stu Smitha, zajętego pracą nad swoimi zdjęciami, podziwiającego, jaki jest piękny. To jest miejsce, gdzie trzymamy cały sprzęt zespołu i sprzęt ze studia. Jak możecie zobaczyć, dużo tego nazbierało się przez lata. Potrzeba tu porządnie posprzątać i poukładać to wszystko. A za tobą jest pomieszczenie z fiszkami i z etykietami, gdzie są różne śliczne etykietki, które czasami się przydają. I ponownie jesteśmy pomiędzy fiszkami. Trochę tu bałaganu. Nic ciekawego, naprawdę. A po tej stronie jest Fierce Distribution,
która jest naszym dystrybucyjnym znakiem firmowym i która rozprowadza naszą muzykę i inną muzykę po całym świecie. Martin pisał kiedyś o swoich dziewczynach, z którymi umawiał się w tamtym czasie. I powiem wam, że niektóre z tych piosenek były strasznie dołujące. Pamiętam, że powiedziałem mu, musisz napisać coś bardziej radosnego, bo te piosenki mnie trochę dołują. Ale myślę, że już dawno ma ten etap za sobą. Moja pierwsza piosenka była bardzo intymna i opowiadała o miłości i o mojej dziewczynie, która myślę, że miała około 12 lat w tym czasie. I ta piosenka była bardzo uczuciowa i bardzo głęboka. Pamiętam ten czas, kiedy mnie to dotykało. To były hity muzyki pop, no wiesz, ale to już mam za sobą, na szczęście. Widziałem, jak Martin i Stu piszą we wszystkich możliwych miejscach w samolocie. Widziałem ich też piszących w ogrodzie. Pamiętam, jak pewnego razu moja żona Becca i ja byliśmy na wakacjach z Martinem i Anną w Coolmore, w małym domku i siedzieliśmy w uroczym ogrodzie. A ktoś pożyczył mi akordeon. Nie wiem właściwie dlaczego, ponieważ naprawdę trudno jest na tym grać, ale pomyślałem, że powinienem ją wziąć na wakacje. No i miałem ten akordeon ze mną w tym domku i siedziałem jednego wieczoru w ogrodzie, a słońce powoli zachodziło, więc była taka wspaniała atmosfera. Myślę, że to było przed tym, jak mieliśmy dzieci. I wtedy Martin wyszedł z małą gitarą akustyczną i zagraliśmy. Cały świat jest przed naszymi dziećmi, siedzącymi na szczycie wzgórza, patrzącymi wokół i myślącymi. To jest wspaniałe. Ta piosenka wyszła bardzo, bardzo szybko. Ponad górami i morzami twoje rzeki płyną z miłości do mnie. I staliśmy tam patrząc na klify i wybrzeże i na świat i to wszystko było przed nim. To jest moje najbardziej namacalne wspomnienie momentu, kiedy Martin pisał piosenkę, ale z kolei w innym czasie widziałem go naprawdę walczącego z tekstem. Książki z tekstami porozrzucane po wszystkich miejscach. Używamy ich do różnych projektów. Myślę, że jeden z największych momentów ostatnio i sądzę, że Stu G zgodziłby się ze mną, nastąpił, gdy byliśmy w studiu na nagraniu The Mission Bell, a ja powiedziałem do chłopaków, mam jedynie tytuł piosenki i strasznie chciałbym, żebyśmy mieli piosenkę albo nagranie, które jest zatytułowane Miracle Maker, cudotwórca.